Tak, wiem, mogłem nie ruszyć. Przedobrzyłeś, no. Chciałem dobrze, myśleliście, że nie, że artefakty. Ja się zaraz przeziębiłem się jeszcze w ogóle, wszystko do dupy. Ja słyszę, jak ty, tak, robisz się coraz bardziej chory, Tartak. To Forza tak na mnie działa. Te magiczne dwie godziny. Przymknij okno. Kiedy zacząłeś tylko od smarknięcia, a teraz już zaczyna z powału... No, niestety, no, nie poradzę. Dzwoń. A robimy strajk dzisiaj? Strajk jaki? Generalnie. Nie ma po co, nie? Albo głodowy. Tak dzisiaj myślałem o Destiny. W tą grę nie ma sensu grać. Poza tym wtorkiem, kiedy się resetuje wszystko. No. Bez sensu to jest. Absolutnie bez sensu. To jest gra, która... A wiesz co? Mówi, ja... Gra mi nic lepszego. Ja o tym też myślałem. A mi się... Postanowiłem, że mi się to podoba. Wiesz? Że nie jestem przykuty do tej gry, która by mi się pewnie znudziła po 3 tygodniach, gdybym tak ciupał codziennie. Bo tak trzeba by, wiesz, grać. A tak, ja mam ten wtorek, mam piątek, gdzie jest żur. I ta ilość Destiny jest dla mnie idealna, wiesz, do grania. Ja tak mogę teraz sobie grać naprawdę długo, tak właśnie we wtorek, w piątek. Okej, okay, no kumam. Tylko jeszcze ten rajd musimy uszczypnąć. Rajd trzeba zrobić, no. Wy świnie paskudne zrobiliście dziewiątki beze mnie. Formogatka się sprzedała? Fajnie, gdzie? Fajnie znowu? Craft komu? Gdzie są pieniądze? Gdzie są pieniądze z tego nie dostałem z tego. Się. Lubię, jak to się pisze, że sprzedaliśmy, tylko zapominam wtedy napisać, gdzie są te pieniądze, ja które się sprzedaliśmy. Ja się sprzedam komu tylko... Jay, już się mi ktoś powiedział, right? Hej, Jay. No elo. No i Luki widzę i zauważył, że ja wróciłem. No to dobrze. Pytanie, a, bo on wcześniej pisał, że mu ciągle tak prąd zabierają. Tak samo epicka jak w piątce. Nie jest tak samo epicka, chyba że to jest żart, więc tak, jest epicka. Zgubiłem się w tym żarcie. Bo może Buster, nie podobała się muzyka w piątce. I zapytał przekornie. Mhm. Zaskór pisze, że się sprzedałeś za zielone skitelsy, ale znowu, żadnych pieniędzy nie przyszło. Wciąż nie dostałem. Gdzie są moje skitelsy? Jak to się stało, że wyjechałem do Ameryki? O, wracamy. Słuchaj, to jest tak, ja ci opowiem. Jestem sobie w podstawówce i zbliżają się wakacje, koniec roku, mam świetne oceny, wybieram ze znajomymi liceum, do którego pójdę. Przychodzę do domu... Martin, musimy się udać w przyszłość! Tak, rodzice pakują, wiesz, wszystko do toreb. Doc Brown podbiegł do Kubara. Mówią, moje są już spakowane i mówią, jedziemy na lotnisko. Zanim się kapnęło, co się dzieje, to byliśmy już nad Atlantykiem. Jak obudził się jak Murdoch, nie? Znaczy jak EA w samolocie. No, a potem już poszło szybko. A później mój paszport zginął, już nie dało się wrócić. No. Ojciec jak Cortez spalił paszporty po wylądowaniu. Tak. I tak już siedzimy tutaj, no. Emk już pyta, czy jutro też streamujemy. Emk już były ambitne plany, ale widzisz, co się, przez co się dzieje. Czat pierdzimy, Twitch odmawia współpracy, więc sobie damy sobie spokój. Potem ktoś wchodzi na nasz kanał YouTube'owy, odpala sobie taki zapis i patrzy, co to za my dupiasty content robimy. Nikogo nie słychać. I możemy sobie po prostu na to pozwolić. Musimy poczekać, aż się uspokoi wszystko. Mamy tylko nadzieję, że do przyszłego czwartku będzie coś. Chciałem sobie trasę wybrać. Ale ja zabawny myślę, że... montażysto, jest taki pomysł rozważany. Drag Race. No nie będziemy szukać innego portalu do streamowania. No, Twitch to jest Twitch. Musimy ewentualnie poszukać innego sposobu, żeby nie streamować z konsoli, tylko przez kompa. W sensie z konsoli, ale przez kompa. Ciężko pracujemy, żeby ludzi zebrać na Twitchu i teraz pójdziemy na następny, bo... Tak. A ludzie za nami nie. Tak. Ale czekaj, to jest Hockenheim, czemu ja...
Ja nie chcę Hockenheim, ja chcę... Ja chcę... Tak, rad przez VHS. Sajet, nie wiem, co to jest Battle Chasers Night War. Dawali nam kod na to i powiedziałem im, że nie chcemy. Dawali nam kod na to, zobacz. Teraz ci powiem, czy popełniłeś Drag, Time Trace. Z ciekawostek przyrodniczych ściągnąłem sobie Warframe na PS4 ostatnio i odpalę go chyba dzisiaj albo jutro. Powiem wam potem, czym się różni od peceta. Już wiem, to jest taki JRPG, co? To Battle Chasers? Tak. No to nie, no to, no, no to nie, po prostu nie byłoby komu zagrać. No, to... Już wiesz dlaczego? Tak. Ale ja chcę normal. Melmikier, miejmy nadzieję, że nikt nie będzie musiał wstawiać w ogień za nami. Help, nie chcę help. Reset to default, track select. O, tu jest X, okej. Okay. Nordschleife, Sania, widzisz, to jest to. Mamy to omówione, powiem ci więcej, nawet sprzęt już jest, tylko trzeba to ogarnąć. Nordschleife dzień, noc czy deszcz? Noc. Tak. Noc. Noc tak, deszcz tak, dzień nie. Luki pisze, że kupił Hob. Może Hob jedno kółko. Na peceta. Jedno kółko. Mówi, że poleca. Będziecie grali w Hob? Jak to wyjdzie Hob? Na Xboxie, to tak. A to jeszcze nie wyszło na Xboxie? Nie, PlayStation 4 PC. Ja myślałem, że to wychodzi... bo to na PS4 jest na razie, okej, okay, dobra. Bo to nic robi, nie? Ostatnio dopiero skojarzyłem temat. Damien Nos Alex, ten Mike wyciągnął najkrótszą słomkę. Tak, tylko że ja tą słomkę od razu wrzuciłem do tego, szprychy. Się wkręciła w rower. Fucking Alex, tak? To jak... Fucking Alex, tak było. God damn it. Ale gdyby się przypadkiem Alex trafił tam w te szprychy, jakby się wkręcił przy okazji, to postreamuję, nie ma problemu. Ja jestem ciekawy tej gry, ale nie wydam swoich pieniędzy na nią, nie ma szans. Nikt nie chce tego kodu na Final Fantasy XIV. Co? Bo to Realm Reborn, to nie. Załadujesz tak jak kiedyś, czy się nie załaduj? Dosyć długo to trwa już, no. Tak dosyć widzę, długo to jest bardzo łagodnie powiedziane, zwłaszcza przez ciebie. Ta pani już tak z nogi na nogę przestępuje, jakby się ziścił. Już lewa, prawa, tutaj paznokcie. Już paznokcie zaczyna oglądać. Dalej nie ma co robić. Wiesz, lusterko, tak jak kobiety zawsze się zatrzymują na tym, na przejściu, mówię, na światłach i pierwsze co robią, patrzą w lusterko i włosy poprawiają. To ja tak ja samo ja tutaj robi. A nie, no to każdy patrzy, bo to taki odruch jest. No. Ale niektórzy jeszcze poprawiają, wiesz, makijaż przy okazji, oczy, rzęsy, tam tak dalej, puderek. Nie, tego nie robiłem. No. O Jezus Maria. Gdzie to ma odejść? Czemu masz silnik na zewnątrz i odkryty? Bo się gotował, musiał odkryć. O Jezus Maria. Teraz widzę, dopiero ekstro o pyta, czy ekstro pyta, czy na Blade Runnera się wybieramy. Ja mam tak, na jutro bilety. Mam na jutro bilet. Nie mam czasu. Ale powiem wam, że Blade Runnera bym akurat obejrzał, bo to jest takie coś, taki mój klimat trochę. Tego reżysera by jeszcze mnie nie zabił. Szania mówi, że to jest Forza, nie Destruction Derby, żebyś szanował auto. Ale on tak poszedł, że ja w ogóle... Jesus take the wheel, ja byłem pasażerem przez pierwsze 3 sekundy tego wyścigu. A teraz mi znosi auto na prawą stronę, jeździ ciekawie. Fir, jeżeli masz możliwość obejrzenia Blade Runnera w IMAX-ie, no to jasne, nie? No IMAX-a niestety wszędzie nie da rady. We Wrocławiu chyba nie ma. Bo Fir pyta, czy jest na taśmie 65 mm, to tego nie wiem. Sprawdź na IMDb, może jest informacja. Nie ma to jak Nordschleife jebnąć na pierwszym zakręcie i mieć auto ściągnięte na prawo przez całą resztę. Masz po zawodach. Który jest ten piąty. Mówiłem już, że mam kurzą ślepotę.
Ja też, ja w nocy nie lubię. Nic nie widzę? Słabo widzę. Gdzie jadę? Słabo widzę w nocy. Ja widzę, Szania w Trójmieście nie ma, niestety. Bardzo ubolewam nad tym. W Trójmieście są tylko Gdynia 720. Gdynia 0, reszta miast w Polsce 1. Tak. Dobra, dobra. Nie, we Wrocławiu też nie ma. Chyba w Poznaniu, w Warszawie są. W Krakowie mi się wydaje IMAX. No, w Warszawie byłem na pewno. W Krakowie też byłem w IMAXie. Helios mega popcorn karmelowy i jest zjony. Ja też chodzę do Heliosa, ale popcornu karmelowego nie przebuję. Ja w ogóle nie lubię popcornu, który nie jest słony. O nie, bez światła to nie pojadę. Ale powiem wam, że w tym tygodniu, bo ja zwykle we wtorki chodzę do kina, w tym tygodniu nie poszedłem do kina, bo mi nie pasowało. W sumie od razu dzwonili po ciebie, panie Marcinie, dlaczego pana dzisiaj nie ma? No, nie, ale powiem ci, że no wiesz, wtorek to jest cola i popcorn, cola, popcorn, każdy wtorek. Tak, nie piję coli, ale nie wiem, popcorn, ale w kinie we wtorek jest cola i popcorn. To jest moja tygodniowa dawka i nie poszedłem do kina. Coś się źle czułem, coś się nie mogłem najeść, to różne rzeczy... Obsmarkałeś się już cały, widzę. Różne rzeczy musiałem skubać, to plasterek serka, to kawałek kiełbaski sobie zjadłem. W pewnym momencie mnie olśniło i zrobiłem sobie popcorn w domu w mikrofalówce, zżarłem go i od razu było mi lepiej. A teraz siła nawyku. Chory. Słabo ci słyszę tak znowu, chory, tak jakbyś był daleko od... Ale nie jestem daleko. Tylko tak słabo polecam ci Tartak w takim umieram. Razie tą książkę Siła nawyku właśnie, co mówiłem. Jest dokładnie opisane, dlaczego tak się dzieje i skąd to się bierze i jak z tym walczyć. Ale czy jak przeczytam, to będę musiał zrezygnować tak. z popcornu? Znaczy to zależy, jak będziesz chciał to zrobić, ale to bardziej chodzi o te nawyki, mhm. nie? Żeby kontrolować to w ogóle w jakiś sposób. Czy na przykład potrzebujesz, że musisz odkryć, co robisz, jeśli masz jakiś tam problem tego typu, że coś ci zaczyna wadzić, to musisz odkryć tą taką rutynę, którą wykonujesz cyklicznie. Czyli na przykład w twoim wypadku może to być, że to właśnie jedzenie tego popcornu jest problemem. Ale on to nie musi odkrywać, on dobrze wie, to robi świadomie. No. Nie, to jest dosyć skomplikowane zagadnienie, ale mówię, bo akurat czytałem o tym, to ciekawa rzecz jest. Interesujące. No. Już ja nie mam problemu z identyfikowaniem problemów, ja mam problem z rezygnowaniem z tych. Nie, no jasne. Papawnikon pyta, czy kolej i popcorn kupuję w Biedronce i wnoszę do kina w plecach wraz z kanapkami z ogórkiem kiszonym i wędzonym indykiem. Wiadomo, ale... Kikoshima rzeczywiście, Cinema City IMAX jest, ale ja nie wiem, czy to się różni. Nie, czekaj, IMAX to jest Cinema City, czy to po prostu się... Nie no, IMAX to nie, IMAX nie, chyba, IMAX nie? To jest, IMAX to jest chyba IMAX. No właśnie. Ja się tak nie znam dobrze na tym. Przywaliłem teraz lewą stroną i auto nagle prosto zaczęło jechać. No widzisz, trzeba było tak od razu. Ale w dalszym ciągu jedno światełko nie pomaga mu w widoczności. Szogun pisze, że nie lubi kina, bo tam ludzie przychodzą, a to musisz trafniej dobierać godziny i seanse. Mike chodzi w weekendy rano. Nie ja chodzę w niedzielę o 10:00 i same dzieci są, ale na innych chodzę, salach. To też jest mało ludzi. Tylko, że problem jest taki, że w niedzielę rano nie zawsze dobre filmy lecą. Czasami się trafi, bo budowniczy, ale w większości przypadków niestety jest albo Bo Budowniczy, albo Pszczółka Maja. Ale co do jedzenia w kinie, to też mnie to, też mnie to denerwuje. Wiadomo, że się przyzwyczaiłem, jest popcorn, nachosy są okej. Ale kurczę, to żart jest, w kinie sprzedają specjalnie w papierowych opakowaniach, żeby to nie szeleściło. Ja rozumiem, że ktoś chce coś sobie przynieść z zewnątrz, ale ludzie nie myślą i przynoszą te szeleszczące torby z chipsami i potem przez cały seans słyszę, jak ktoś ręką w tych chipsach grzebie. To mnie strasznie wkurza. A jeszcze jednym razem jakaś promocja była, kino miało jakąś umowę z kimś, może ktoś się chciał jakiś chrupek pozbyć czy coś i przed seansem rozdawali chrupki, nie? Takie wielkie torby tych szeleszczących chrupek, nie? Wszystkie stare chrupki, zamknięte. To chce stare chrupki. Tak. I 100 osób na sali siedzi, każdy wziął te chrupki, bo wiadomo, nawet jak nie lubi smaku, nawet jak nie lubi, to dają za darmo, to weźmie, nie? I 100 osób na sali zaczęło wpierdalać te maczugi keczupowe. To myślałem, że wyjdę z siebie, no. Ej, ale Pawikon dobrze pisze, a później łapę od Cheetosów siedzenie wyciera, tak. No to jak
Nie, bo ja się kulturalnie zachowuję, nie wycierał łap w siedzenie. Tylko, ale ty, się zda, tylko jak się wiesz, zda, że tą łapą już nie będziesz sięgał po następne. Tak, tak, tak. Bo to jest jakby to są postawy z Savoir-vivre. Ale no. Wkurza mnie na przykład, bo czasem ktoś, nie wiem, jak jest w centrum handlowym. Wyczyj łapę, ufajdaną ci to same, tylko gdy wiesz, że nie będziesz już więcej sięgał. Ale już mi się tak zdarzyło kilka razy, że ludzie przynoszą na przykład Happy Meal albo inne zestawy z McDonald'a i zaczynają opierdalać burgery na filmie. No kurczę, to jest grilla, to jest za dużo. No ja też nie. Wiesz, bo to jednak tobie się może wydawać, że jest wszystko okej, okay, no co tam opierdolisz z hamburgerka, przecież nikomu się nic nie stanie, ale tak 30 osób z hamburgerem przyjdzie, to jednak zapachy się niosą i tak dalej. 70, to, innym to ma prawo przeszkadzać. 79. Chyba, że bo odlecisz. Tak, Szogun też, to ja też nie lubię, jak ktoś SMS-y pisze, to już niech sobie pisze, ale jak widzę, że się pojawi na przykład trzy rzędy z przodu światło albo przede mną i rozprasza, nie? To po prostu rozprasza, nawet jak jest cicho i w ogóle niesłyszalne, to samo to, że ktoś wyjmie telefon, to już rozprasza. To jest denerwujące, najpierw jest jak ktoś nawet mój ulubiony tekst, to jest, oglądasz film, nagle jest i teraz, i najważniejsza rzecz teraz wchodzi. Nie, mogę, w kinie jestem. To wtedy jestem rozjebany już, nie? On może, bo jest w kinie, nie? Mam dużo czasu, 2 godziny trwa. Tak, nie? Tak, mogę, możemy pogadać. Jestem. Dzieci jak są w kinie na niestosownych filmach, to też jest lipa. No. I Kikoshima pisze, że 180 ton fokusem robi. No. Chyba nie te jednostki. I nie lubię chodzić na polskie filmy do kina. Nawet mimo już bym poszedł na kilka, ale nie lubię chodzić na polskie filmy, no bo pula tych aktorów polskich jest dość wąska, zamknięta. Teraz jest Stramowski wszędzie, nie? I siedzisz Patryk w tym Wega. Kinie i to wiesz, na polskie filmy tak, chodzą Polacy. No, generalnie. Albo tak zwany Papryk Wega. Cały seans. I cały seans jest takie coś. Ej, to jest ta, co tą lekarkę gra w tym serialu, nie? No tak, który? Tak. No tym na Polsacie. Tak, to ona. Ty, a ten grał chyba w tym drugim serialu, o tych prawnikach, nie? No, to jest on. I cały seans jest taka rozmowa, no. No cóż poradzić. Wiesz no. co graj, to ma swoich, każda. To ma swoich tych. Tutaj też w Stanach są kinomanów. Osoby, którzy oprócz tego, co ty wymieniłeś, bo to jest takie dość uniwersalne, to są jeszcze ludzie, którzy przeżywają, zapominają, że są w kinie, a nie we własnym salonie przed telewizorem i przeżywają film, tak jakby byli sami. Hell no! Nie idź tam! Fuck! Mówiłem ci, kurwa! Co ja mówiłem? Oczywiście to jest już, wiesz, zaczyna się łańcuch wtedy, bo ktoś z tyłu oczywiście tego nie znosi. Shut the fuck up! Później po drugiej stronie ktoś mówi, siedzę z dziećmi. You don't know me. Tak, siedzę z dziećmi, przestań klnąć. Zamknij się, kurwo, leci z czwartego kąta, nie? Ej! You don't know nie do kobiet. Za chwilę strzelanina. Ktoś inny, mam tu rodzinę, jem przecież. No to obiad mam. Mamy kinsonierę, ktoś robi na pierwszym rzędzie. No, tak jest właśnie w kinie. Tylko trzeba dobrze trzeba dobierać godziny z seansów. No ale tutaj ten o zwracanie uwagi w kinie. Mi się to zdarza, bo pamiętam, ostatnio byłem na Gwiezdnych Wojnach, to ktoś przyprowadził takiego mojego chłopca, który nie czytał napisów. A to był seans z napisami i ojciec cały czas tłumaczył synowi, co się dzieje na ekranie. W końcu w 20 minucie nie wytrzymałem, powiedziałem, przepraszam, ja nie potrzebuję lektora, nie? No to było, ale to jest dziecko przecież, nie? No to na cholerę idziesz na seans z napisami, z dzieckiem, skoro za te 2 godziny wcześniej grają dubbing, nie? No, na przykład, tak. Nie mam pretensji w tym, żeby komuś zwracać uwagę. Nie wiem, dawno się nie biłem, może szukam z zaczepki, także. Ale na Blade Runnerze, musicie na Blade Runnera w Trójmieście się wybrać. Chris tak mówił, bo tak jest w kinie niestety w Stanach. No, ludzie przeżywają filmy, myślą, że są sami na...
Ile reklamy To trwają czy w zaś Chinach przejdziemy tym. w USA? Koło 20 minut. 15-20 minut. No to tyle co u nas. U nas jest to samo. Już się nauczyłem, żeby przychodzić 15 minut później na seans. No, ja już nawet się nie kryguję z tym za bardzo, po prostu no. Przychodzę później, bo to jest przegięcie. Nie dość, wiesz co, dopóki... że wszystko jest strasznie drogie, bilety są po prostu już coraz droższe, to te reklamy już są ponad moje dopóki siły. Dopóki w Stanach nie było rezerwacji siedzeń, a teraz są, to niestety przychodziłem wcześniej, żeby zarezerwować swoje miejsce i po prostu... A to jasne, pewnie. Te same reklamy, tak chodzę 2-3 razy w tygodniu czasami się zdarza, po prostu te same reklamy, te same mordy. No to nudzi, nie? Zżygać. Nawet zwiastun, wiesz? Już za trzecim razem już nie robi takiego wrażenia jak... Wiecie co, ja na przykład ten... Lubię w kinie obejrzeć sobie nawet dobrą reklamówkę. I to nie musi być zwiastun filmu czy czegoś, ale jak jest dobry film reklamowy, jasne. To się fajnie w kinie ogląda, to jest super. Ale wiesz, jak lecą podpaski, albo herbata, albo jakieś tam inne takie cuda, no to... Kurde, to jednak nie to jest, nie? No to ale to za trzecim razem to już żygasz tym po prostu. To jest to, co Kubo mówi. Jak ja byłem w podstawówce i raz na pół roku chodziłem do kina, to dla mnie, wiesz, każdy zwiastun, że ja się ze zwiastunów dowiadywałem, co się będzie działo w kinie, nie? Ale ja tak mam właśnie. Ja nie śledzę filmoteki. A teraz, jak jestem w ten, jak jestem w, no, jak jestem w kinie raz na tydzień i jest sezon na przykład i przez pół roku, co tydzień widzisz reklamę jakiegoś nowego samochodu i 15 raz oglądasz ją, to już cię chuj strzela, nie? No, tak, wszystkie teksty znasz, no, już wiesz co zaraz lektor powie, to wtedy jest denerwujące już. To teraz podsumowanie z czata, że po pierwsze podpaska to teraz jedzie na torze. Wiem, że hemoroidy to są ulubione reklamy MQ-sza. Pussy wagon. Ale Gibasz napisał ciekawą rzecz. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Nie słyszałem o tym. Pisze, że w Portugalii są filmy przerywane reklamami. O! To nie byłem w Portugali na nie wytrzymałbym nigdy. Nie wytrzymałbym. Ja też nie wytrzymał. To już jest ciut za daleko, jak dla mnie. No. Jakby mi się coś takiego zdarzyło w kinie, to po prostu nie poszedłbym więcej do tego kina. No. Tak jak na przykład omijam już, z definicji omijam multikino, bo po prostu byłem 3 razy na jakimś tam filmie i reklamy trwały naprawdę 50 minut prawie, więc powiedziałem, że do multikina więcej nie pójdę. Tak samo jakby mi puścili, nie wiem, teraz w Heliosie reklamy w trakcie filmu, to by był ostatni seans. No. A to po prostu przestałbym chodzić do kina w pewnym momencie. No, lubię filmy oglądać, rzadko chodzę do kina i jak już chodzę i wydaję pieniądze, to chcę obejrzeć. Kto to się śmieje, że są reklamy bez hemoroidów, nietrzymania moczu, ale to jest idealne dla ludzi, którzy siedzą w kinie przez 2,5 godziny na siedzeniu. Co ci może przeszkadzać wtedy? A. Hemoroidy, no tak, dość tak, bardzo. Tak. B. Brak możliwości trzymania moczu, jest też dość uciążliwy, że jesteś w jednym miejscu przez 2,5 godziny. Killer pyta, czy... Boże, co to za ksywa? Pyta... Firer. No, a czy jak czytasz Firer, to wychodzi Firer, nie? I wpada ci, słat. Tak, a nie chcę czytać. Ktoś powiedział Firer? Żeby nie pomylić z tym Firem. W każdym razie pyta, czy widzieliśmy te 3 filmy krótkometrażowe, które towarzyszyły Blade Runnerowi. Nie. Całkiem ja fajne. Nawet nie wiedziałem, że takie powstały. A to, tak. Ja widziałem. To, tak, to widziałem. Widziałem, fajne były. Krótkie, ale fajne. Prezerwatywy też czasami reklamują, MQ już pisze. No, wiesz, pojedziesz do kina... Jak to wytłumaczysz? Jobless Kinder Bueno reklamują w multikinie faktycznie namiętnie. W Heliosie też, ale w multikinie reklamują, bo mają deala z nimi. Są Bueno czwartki chyba. Zbiera się te opakowania po Kinder Bueno i na bilet wymienia. Prezerwatyw chyba naprawdę nie muszę tłumaczyć. Co, bierzesz dziewczynę na kolację do kina, nie, później... Nie, wytłumacz. Pał, proszę, wytłumacz mi prezerwatywy. No więc tak. Bierzesz... Ja tak z innej beczki. Bierzesz jelita owcy.
17 dzień. To ja tak przerwę wam dyskusję, bo jak jechałeś przez ten tunel, to wyglądało jakbyś grał na split screenie, bo od maski się tak wszystko odbijało dokładnie po ekranu. Czy to jest ta mapa? I w pierwszej chwili zgubiałem. To jest Dubaj. Tak. A, Dubaj, fajne. Buchen tuchen. To odbicie w masce. Fajne wygląda jak ta mapa z Szybkich i Wściekłych, tam gdzie czołgiem jeździli i Leti wyskakiwała z jednej linii, a dom ją łapał w powietrzu z drugiej przeciwległej linii. Zupełnie jak tam. Szpynda, a co ma być ładnego w Dubaju? Przecież tam pustynia jest wszędzie dookoła. W Dubaju jest dużo ładnego. W Dubaju nawet metro jest ładne. Nie wiem, w Dubaju nie byłem akurat. W Bombaju może byłeś, może pomyliłeś Dubaj z Bombajem. Ale byłem w Bahrajnie i tam nie było niczego dookoła, naprawdę. Będę mówił, że jest za gorąco. Nie, chciałbym na własnej skórze doświadczyć za gorącej temperatury w Dubaju. Kikoshima, a co z nowym kinem we wrocławskich arkadach? To tam, no bo tam był Helios, nie? To oni go odnowili? Czy zupełnie nowe kino jest jakieś? Mendok mówi, że ładne metro jest w Moskwie i w Petersburgu. Tak, ale tam jest ładne z innego względu. To w Petersburgu mi Tomek zdjęcia pokazywał też. Tamte metra w Moskwie i w Petersburgu są ładne, bo są, no, bo są architektonicznie ładne. To w Dubaju jest sterylnie ładne, bo wygląda jak sklep. A to w Korei Północnej chyba wchodzą turyści, on odjeżdża, jak turyści wyjdą z tego metra, to cofają tą kolejkę z powrotem na... Szania, jak sobie wyobrażasz w firmie, w której pracuje ponad 1000 osób, że mieliby ludzie nie odchodzić? To jest normalne, że ktoś odchodzi przy takiej ilości. Od nas z pracy też ludzie odchodzą. Nie wiem, ekstra przecież ktoś zmienia pracę. Przecież to w każdej firmie jest to dokładnie to samo. Na tym mam wrażenie, że to jest taka branża, że jest dużo najemnych ludzi. Po prostu mają część kodu zrobić i dziękujemy, nie? Poza tym ludzie odchodzą z jednej firmy, idą do drugiej, bo sobie wyobrażają, że tam będzie nie wiadomo jak lepiej, a branża jest na tyle specyficzna, że jest dokładnie tak samo, bo każda firma ma podobne problemy, nie? Z tej branży. A czytaliście, że Andrew House odszedł z PlayStation? Tak, nawet wpisałem to do rozpiski na następną formogatkę. Na miesiąc przed Bobrem. Tum. Nie wiem, czy to w ogóle ma pozwól, jakieś, że moja czapka foliowa założy czapkę foliową. Tak, bo suwa mi się na oczy, muszę poprawić. Potrzebujemy więcej czapek foliowych, żeby to obronić. Mamy jeszcze czas. Mamy jeszcze chwilę. Możesz jakimś egzotycznym autem pojeździć. Co to jest egzotyczne auto dla ciebie, Tartak? Bardzo chciałbym usłyszeć. Co według Tartaka jest autem egzotycznym? Ben Mickey Man, nie muszę oglądać takich filmików. Albo jakieś filmików, bardzo stare, albo jakieś bardzo nowe, także jest w fazie koncepcyjnej. Jeszcze nie ma go na drogę. No shit, stare to nie jest problem, ale w fazie koncepcyjnej... Jobless Cupheada nie ruszałem od streama. Jest obrażony. Ładą Samarą Borsuk prosi, żebym pojechał. Stoję w miejscu. Gdybym tylko mógł, jakby było drogi Borsuku... Lancia Delta na przykład jakby była... A Lancia Delta to... mówisz, masz. Zaraz znajdziemy Lancia Delta. Lancia Delta Integrale. Szpynda pisze, jakieś auto vintage jakby było. A no jest ten, no... Łada Samara już. No tak. Sania się pyta, czy możesz coś dzikiego pokazać, jak Lamborghini. Pokazać mogę, ale czy mnie stać, żeby kupić? Ile mam kasiory? A są jakieś... 200 tysięcy. Czy kupię Lamborghini za 200 tysięcy? Są jakieś śmieszne auta? Takie, wiesz, dla żartu, tak jak był ten z Halo kiedyś? Widziałem, że jest ten taki samochód do wożenia trumny. Są jakieś...
weny, więc jest tu kilka takich pojazdów. Jakiś wózek ten golfowy. Melex, tak? Melexem tak zwanym. 700-400 tysięcy. To chyba mnie nie stać na Lamborghini. 1 450 000 kosztuje co? Sesto Elemento. Nawet nie wiem. A, wiem, które to jest. Czyli to jest 1 050 000 Diablo kosztuje. Kurde. Chyba, że jakimś starym... Podar, cieszę się, że ci się podobał Cuphead. Mi też. O. 1992 Lancia Delta... HF Integrale. Integrale? Jest? Tak. O. Bo jeszcze jest Delta S4 grupy B, czyli ta rajdowa wersja. No właśnie, jest Tesla? Kubar, jest Tesla w tej? Bo tutaj też się Men Miki Men pyta. Tak, wybierz, którą chcesz ten. Którą chcesz Lancia Delta. Nie, tą pierwszą, Evo. Okej. Okay. Jeszcze tylko zobaczę, czy jest Tesla, bo jestem też sam ciekaw teraz. To jest dobre pytanie. Pewnie Elon się pewnie nie zgodził na to, żeby jego samochód był. Shelby, SRT, Subaru, Toyota. Nie ma Tesli. Ty, a jak masz tą Lancię teraz na dole, no, i przesuwasz u góry te napisy, no, to wszystko, to mimo że zmienia się coś w menu, to na szybie tego samochodu się też cienie zmieniają, widzisz? Nie, jestem dalej. Aha. Dobra. Kupuj. I pojedziemy Bosu, sobie. Myślę, że Tesla będzie w DLC. W Suzuce. W pełnej Suzuce. O. Lucky the Gifted. Nie widziałem, co to. Nie w deszczu, w dzień. The Gifted to jest serial o tych, o X-Menach takich młodych. A, widziałem na Facebooku plakat. Czy jest katanka, pyta się Kraft. Kraft, co to jest za pytanie? Jest zawsze. Katanka jest zawsze. Katanka czy jest Fiat ze zmienników? Nie ma, też bym jeździł. Smoczek mówi, że na koniec masz zrobić jakiś Tor Top Gear, znaczy Tor Top Gear z jakimś zwykłym autem. Nie ma cały problemu. Czas jeździmy zwykłymi autami. Zły kolor jest tego auta, no ale dobra, niech będzie. To jest taki najbardziej popularny kolor tej Lancii, ten taki... Myślisz? Miałem tak, kiedyś model od Burago i była czarna. Jest czarna, biała, ten właśnie czerwony, który jest dość popularnym kolorem i jeszcze jest chyba żółta. Oni w kilku kolorach. Nie mogę już koloru zmienić. Stąd przynajmniej. Czerwony szybszy będzie. Pawikon dobrze mówi. Czerwony, ja też nie lubię czerwonych samochodów. Ja lubię tylko czarne i białe samochody. Zawsze kupuję. Wyjątkiem był Dodge Avenger. Był srebrny i miał dwa zielone zderzaki. Zielonymi zderzakami. Teraz no możecie tak wiedzieć, dlaczego nie byłem jakoś za bardzo zły, kiedy ten samochód owinął się wokół słupa wysokiego napięcia. Ładnie się prezentuje to auto. No. Podobają mi się te linie z lat 80. Właśnie, Kubar, czy w tej Forzie jest tylko lotny start, czy taki start stojący też? Możesz sobie wybrać. Okej. Okay. Możesz sobie wybrać albo lotny, albo... I celowniki na zegarach. Zegary wyglądają jak kompasy. To jest przyszłość. Patrzysz na przyszłość. Tak. Widzisz 20 węzłów na godzinę. Moja ulubiona. Kurde, ale tak patrzę, jak ty ich wyprzedzasz tutaj na luzie, na lajcie w ogóle, to mam wrażenie, że. Mam za niski poziom, tak. A dwa, że. No. Jest zawsze był i w dalszym ciągu jest problem z AI na tym pierwszym zakręcie. Po prostu oni wszyscy. No. Tam jest. Nigdy jeszcze mi się w Forzie nie zdarzyło, żebyśmy płynnie przejechali ten pierwszy zakręt, tak wiesz. Wiesz co, ale każda gra ma ten problem. Jak ostatnio w Project Cars grałem, to też miałem wrażenie, że. A teraz się w tym robi wyścigu ciapno. Ktoś się.
z przodu i po prostu wszystko stanęło. Fajne są te zegary. Nie mam zielonego pojęcia, ile jadę, jakie mam obroty, bo nie wiem. Bo on ci tego nie pokazuje. Pokazuje na tym, ale jest tyle różnych kropek, linii. Jeszcze z prawej taki. Piękne jest auto. Cudowne. Nie wiem, czy widzicie, ale na przykład w samochodach teraz wycieraczki podskakują, albo jakieś takie elementy w środku, czasami luźniejsze. No, no. W różnych autach. Widziałem. To wszystko podskakuje teraz na wertepach. Musi być fajnie, a wydaje też dźwięk przy tych uderzeniach? Słyszysz ten plastik, jak ktoś uderza? To tylko wizualny jest. Wiesz co, mam teraz za cicho grę, żebym ci powiedzieć. Aha, kumam. Chciałbym się wsłuchać. Ale te takie elementy, gibające się elementy w samochodach, to już w tych dertach wcześniejszych też były. W trójce chyba to się pierwszy raz pojawiło, albo nawet jeszcze wcześniej. Mhm. Zdanie, właśnie Szania. Szania pisze, to są zegary, to są przyrządy celownicze. Mówię, one są jak celowniki, no. No. Że jest tak nasrane tam różnych takich kreseczek jeszcze do wszystkiego, że ciężko powiedzieć, gdzie jest strzałka. Mówi się, oj. Jezus, co to jest? Prawie uratowałeś. To jest to Volvo takie, co jeżdżą bibliotekarki w nim? Za mną? Chyba tak. Tak, pozdro szejfa. To pudło takie. Tak, ten taki jeszcze kombi. Aha. To jest samochód, którym jeździli hipsterzy zanim Prius się pojawił. Wszyscy jeździli tymi właśnie Volvo, tymi takimi wielkimi, kwadratowymi. Który jest tam trzeci. Brał tam już. Jakieś twardsze zawieszenie by się przydało w tej lunchi, bo jedzie nawet przede mną koleś i tak prawie szorujemy lusterkami bocznymi po zakrętach. To trzeba tuning zrobić. Do lunchi, żeby się poprawili. Luncha to się chyba nigdy nie poprawi. Lata świetności już są dawno za tym producentem samochodu. Właśnie, czy jest auto Heisenberga? On miał wyjątkowo paskudne auto, się nazywało Aztek jakoś. On miał Pontiaca Azteka, tak. No. Ty wiesz, że ceny tych samochodów po tym serialu po prostu poszły tak koszmarnie w górę? Wiesz, że za... Też wiesz, w tym że momencie się w te, samochód w te, kolekcjonerski. No, zastanawiałem się, czy to nie jest hipsterskie auto teraz przez ten serial. Jest niesamowicie... Nawet nie wiem, czy hipsterskie, ale kolekcjonerskie, bo jest bardzo ciężko znaleźć w wegańskie. Dobrym stanie. No i wyprzedziłem ich i oni już po prostu po hamulcu. Oni już zero walki, już nic. Mhm. Macha rękła. Nic, a goni... dwa kółka goniły. A jedź w pizdu. A tak Zaskór mówi, że to jest auto kraftowe teraz. Kraft zaraz coś powie na ten temat. Czy to jest jego auto? Piękne auto. Kraft powiedział zamknąć się. Ja znam książki do C. Wszystkie. Masz tu nasz fantomowe odbicie regami. Kraftowy czat. Musisz zjeżdżać ten do boksu, bo widziałem, oprócz obtarć nie widziałem żadnych zniszczeń. Masz wyłączone? Wiesz co, to jest trzy kółka to jest za mało, abym musiał zmieniać opony czy tankować benzynę, ale to takie endurance, tak. Uh-huh. A propos endurance, mam w planach, jest achievement za przejechanie takiego konkretnej trasy w Spa. Trzeba zrobić 63 okrążenia. To czasowo wychodzi na 3 godziny. Będę robił wkrótce ten achievement, ale będę go na mikserze robił, streamował. Więc jak ktoś chce
przez 3 godziny zobaczyć, jak tracę 3 godziny życia, to mixer.com/forumogatka polecam zasubskrybować. Okej. Okay. A mówiliśmy się, że ja będę z tobą siedział, ale Władcy Pierścieni będę oglądał. Rektor Skat w pierwszej części. To też jest dobry pomysł. Kto pierwszy dojedzie? Na 20 ukorzeniu, a ja ci będę mówił. Czy Peter Jackson pierwszy dojedzie, czy Kubor? Na ile masz okrążeń? Aha, trzy kółka, tylko już dojeżdżam. Suzuka to jest moja ulubiona trasa. Chłopaki się pytają, czy dasz info na fejsie albo na Twitterze na tym streamie, jak będziesz robił. Wiecie co, to jest wyjątkowy, będzie dzikus, więc dam. Jasne, robisz to są wyjątkowe nagle. No bo jest na mikserze, więc nikt nie dostanie powiadomień, jak odpalę. No to chodzi! Trzy osoby przychodzą, ale twoje są wyjątkowe. Ale nie, MQ już nie dyskryminujemy Twittera, przecież ostatnio dużo się na Twitterze pojawia. Cały czas coś jest. Albo z naszych prywatnych, piąty albo stream w tygodniu, forumogatkowego. Ale nie dyskryminujcie Twitcha. Nie, Twittera. Twittera, nie, ja jeżeli wrzucę info, to wrzucę na Twittera właśnie. Także na Twitterze jesteśmy jako Formogat, chcecie też nas śledzić i mieć powiadomienia. Ależ, ojej, ostatni zakręt, tak zebać. Phantom Ranchy są fajne. Duże są kary? Wiesz co, kara jest taka, że mi nie zaliczy tego przejazdu do liderboardów, jako czas. Widzisz, obok czasu, jak dojechałem, jest taki trójkącik z wykrzyknikiem. No, to znaczy, że ten czas był zjebany. Gdzieś wyleciałem, coś dotknąłem. Czy czuć, ale on się auta, nie pojawia w liderboardach? On się chyba pojawia, tylko tyle, że jak pojawi zrobisz się na gorszy czas, ale bez wykrzyknika, zrobisz gorszy czas bez wykrzyknika, to on ma priorytet później. Szpinda, czy czuć masę auta? Czuć, właśnie mówiłem, że ten samochód tak się buja, że mam uczucie, że lusterkami będę szorował po... widziałem Star Treka, wszystkie trzy odcinki. Ogólnie mi się podoba, chociaż mam mieszane uczucia. Wczoraj rozmawialiśmy o szczegółach, więc możesz wrócić do wczorajszego streamu. Wróć, jak obejrzysz. To może Muscle Car jakieś? O, dobrze. Muscle Car it is. To ostatni wyścig Muscle Carem, tak? Czy to jeszcze nie będzie ostatni? Muscle Car i na tym? Na Top Gearze? Tak. No znaczy coś być. Na Top Gearze miało być. No dwie pieczenie przy jednym kamieniu, czy też tam takiego. Kraftowe jakieś auto napisał. Na jednym grillu, no. Kraftowe auto, grillu. O, właśnie wbiłem, coś na wbiłem czwarty level tego, klasera. Sweet. Top Gear na wstecznym muscle carem, tak. A czy jest Chevrolet Impala? Ale która Impala? O którą pytam? To jest dość kultowy samochód w Stanach, tylko że ten starszy model, ten taki długi, jak jacht. Kadetem Tera. No? Luki, mam ten serial na liście. Który? Kadeta chyba nie ma, nie? W Forzie. Gran Turismo na pewno był Kadet. The Expanse. Ja też go mam na liście. Chyba Quest go wiecznie polecę. Tak. Co za drama na YouTubie? O jakiej dramie na YouTubie mówisz? Ja kliknąłem. Nie, ja nie chcę. Jakaś nowa? No. Czy znowu ktoś płacze, że mu biznes zepsuli, bo reklamy mu się nie wyświetlają? No, kliknąłem Start Race. Nie chcę Start Race. Musimy wyjść stąd jeszcze. BMW 850i zagazowane. Co ta baba się tak giba, jakby owsiki miała? No. Jakbyś tyle stał i czekał na te loadingi, to też byś tak gibał. No, my możemy siedzieć, a ona musi stać, biedna. Albo ona tyle siedzi, że jak tylko wyjdzie z auta, to korzysta i się rozciąga. Nogi rozprostowuje. Tak.
Ale wciąż nie wiemy, o jaką dramę chodzi. Co im się stało? Kto im zrobił krzywdę? Komu zrobił kto? YouTube, ludziom pewnie. Zły YouTube jest. Znowu PewDiePie. Zły YouTube zrobił krzywdę. Sorry, ale musimy zmienić auto. Aha, no to nie bądź taki. Man Mikkelen powiedział, że temat jest chujowy, więc nie będzie opowiadał. No, come on. To tak zawsze jest z wami. Coś zanęcicie i już nikt nie chce później powiedzieć. Tak. I potem weź tu Google, nie? Nie, to nie. Setup, select car. Co mamy ze staruchów gdzieś tutaj? Do Chevroleta mamy Camaro z 69 roku. Brzmi jak auto. To by było niezłe. Mamy Buicka GSX-a, które ja bardzo lubię. Tego Buicka. To jest brzmi jak auto. BMW nie robiło żadnych... Takie kwadratowe były. A, o tym Buicku jest... ty mówisz. Tym, to ten jeszcze to ujdzie. Było... Okay, ten jeszcze może co to było za auto z tego filmu? Sportów. Mam Mustanga Fiat ze zmienników. 1 i Mustanga Bossa 302. Vanishing Point auto? Vanishing Point to było Dodge Challenger. O, właśnie, jest? Nie ma. Nie mam go przynajmniej kupionego, więc... A wydaliśmy całą kasę na Lancie Delta, więc pojedziemy Buickiem GSX. To był Dodge Challenger 440 RT. Mhm. Z silnikiem o mocy 380 koni. I on miał chyba tam 8 litrów, ten silnik, co najlepszy. Jezus. To i tak jest niezły wynik, bo były takie tam 8-litrowce, które gdzieś tam 140 koni wyciągały. To były czasy, kiedy... Projektant dał dupy po całości. Kiedy paliwo, nie? Po prostu, wiesz, można było wiaderkami czerpać, źle wszędzie było. Z kranu leciała benzyna, no. No tam przyszły lata 70, kryzys paliwowy. Się skończyło się babci sranko, no. W Europie, Szania pisze, że w Europie z 8 litrów by z 1000 koni zrobili, no to prawda. No. Jeszcze Unia by śrubę przykręciła na koniec i by jeszcze by wyciągnęli. Jedno krążenie czy dwa okrążenia? Na końcu by... Ktoś dwa zdążysz. Na końcu by strał tęczą i kwiatami z rury wydechowej, jakby się Unia przyczyniła. Tak. Tak, Szpynta też dobrze pisze, że one mogą po milion kilometrów przejechać, bo są nieprzesilone. No to prawda, no. Były samochody do cruise tak zwanego, nie do... I stał się... Jednak w Stanach odległości dużo większe są niż w Europie. No. Jobless Shadow of War, Kubor się czai, ale czeka na wersję na Bobra. Chyba chcę zagrać to od początku na Bobrze. No, to miesiąc czasu będzie. No, Bobrz przecież za miesiąc, parę dni wychodzi. No. Którego? Siódmego? Siódmego. No, za miesiąc, no. A nie jakiś EcoSport Turbo Boost 0,9 litra, się pyta, czy był już kącik gastro. Nie, właśnie. Światła włączyć. Musimy szybko kącik gastro. Dzisiaj nie było kąciku gastro. Ale o kinem. Nie ma godzika gastro, bo jestem głodny, nie zdążyłem sobie zrobić ani herbaty, ani razem chleba. Z kinem nie będziecie był dzisiaj o żadnym żarciu gastro rozmawiać. Bo jak nie było cię na trzech ostatnich dzikusach w tym tygodniu, mówiliśmy się, że jemy przed dzikusem, bo potem jak kończymy o 11, to jest za późno na jedzenie. No i bardzo dobrze, tak. Znaczy tak ma być. Ale dupa wielka. Mam wrażenie, że mam... nieruchomość przed sobą, przed kierownicą. I zero hamulców. Nie, auto w ogóle nie hamuje. O. Ciekawe, jakbyś ty miał się zatrzymać tyle kilogramów, to no, tyle ton. Nie kilogramu, tylko tyle ton. No, tutaj muszą być hamulce od pociągu, to jest specjalnie zrobione. Gruba blacha.
Jakiś po każdym hamowaniu trzeba te klocki hamulcowe włożyć Carbon Fiber. Zmieniać po, tak, po każdym. Jakie klocki hamulcowe? To wszystko na bębna jest. No, sorry. Weź go do Berlu. Czołem. Trochę późno. Widzicie ten... Że tak powiem. Widzicie ten obrotomierz, który jest nie w środku auta, tylko na zewnątrz, na masce, z taką wyciętą dziurą? Tak. Tak. Fajny. Zajebiozo. Się nie zmieścił. To zmieścił się im się do środka, kurwa, tutaj można... Mieć można ego. Mieszkać, ale obrotomierz im się nie zmieścił. Popatrz, jest całe miejsce, gdzie jest tylko logo Buicka, tutaj, to czwarte takie okienko. Nope. Tak. Nie wejdzie obrotomierz, na zewnątrz go. Mamy tyle miejsca. Oh, Jesus. Muszę przepinać, nie lubię przepinać. Nie, Kubor gra na padzie, nie na kierownicy. A ja gram na kierownicy. Mike jest... No ja nie gram w ogóle. Kierownicowym rezydentem. Tak, ja mam G29. Tą Logitechową. Ten obrotobierz na masce to jest fail, bo połowę czasu nic nie widać na nim. No. Tak jak dobrze słońce przypatrzy, jak przyjdzie zima, przyświeci, to wygląda jakby nie było go to tam przynajmniej jedną część wiesz, że musisz odśnieżyć. Nie, G29. 920 to jest ta wersja Xboxowo-PC-towa, ja mam tą PlayStationowo-PC-tową. Ty, no ale po coś ten obrotomierz? Jak jeździsz samochodem, to patrzysz na obrotomierz, jak zmieniasz biegi, a nie jak jeździsz na automacie. Ja na automacie jeżdżę. No, ja nie patrzę na obrotomierz, to wszystko słyszysz, to się na czuja zmienia. Obrotomierz nie odpadł, tylko słońce Man tak świeci, że czasem go nie widać i się zlewa z maską. Tak, bo tam taki efekt jest takiej poświaty i przysłania go wtedy. No. Niby człowiek nie patrzy na ten obrotomierz, ale lubię go mieć tam, nie wiem. Lubię wiedzieć, jest, wiesz, to jest, no. Jakie obroty to auto robi, wiesz, albo czy się nie zaczyna gdzieś dławić na światłach, czy... Znaczy to już, teraz te auta już tak nie robią, ale kiedyś przynajmniej. Ja na obrotomierz zerkam z ciekawości, jak autostradą jadę, wiesz, 160, 170, 180, tak, to patrzę, tak, kurde, to patrzę miejsce na jakich jestem obrotach, nie? Tam 15 tysięcy i odlatujemy. Raczej 5 tysięcy, ale okej. Co, koniec, co? Network error dostałem, chyba dobry moment. Ja też przez chwilę dostałem, ale się włączył się z powrotem. Wszyscy dostali error, no to jest chyba... Wszyscy dostali error. Ale chyba nas słychać jeszcze, nie wiem. Tak, bo coś jeszcze leci. Słychać. Nie, bo u mnie się pokazuje. Bez głupot. Podejrzewam, że niektórym się wyłączyło i się nie włączyło na przykład też. Na przykład mogło tak być. Co, basta, dość, nie? Koniec, tak, tylko czekam aż ludzie słyszeli, że jest koniec. Ja nic nie wpisywałem, nic nie dotykałem. Dojechałem do końca i... Nie, to coś Twitch zwariował, bo mi się też zerwał wyskoczył. Z tym. No. Tak. To co, żeby było jasne, no nie będzie jutro streama, bo sami widzicie, jak to działa. Musimy przetrzymać. No, to muszę. Z nadzieją, że się naprawi czat i sam Twitch. Ten Mickey Man żąda dodatkowe 15 minut, bo było opóźnienie. 15 minut będzie do odbioru za tydzień. Ten Mickey Man zapisz, odbierzemy kiedy odbierzesz się kiedy indziej. Tak. Ale tylko ty odbierzesz, reszta nie. Tylko ty, prywatnie. Ale tylko ty, Mick. Po czacie tylko ty zostajesz i dla ciebie tak. Będzie 15 minut więcej. Ale tylko dla ciebie. Tak. Zatem wczoraj było dłużej, Szania zauważył. No. No dobra. Trzymajcie się. To co? Formogatka.pl, kontakt formogatka.pl, Facebook, Twitter, YouTube, wszystko. Nasza klasa, friendly. To się zamkną tą włazem do kanału, już przyszedł. Już. Koniec. Więcej już nie trzeba przysyłać. Także to tyle. Do zobaczenia. Widzimy się w następny czwartek. Na pewno. Pa, 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 pa. Pa.